body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć i czołem, moje chryzantemy złociste, a raczej cześć i czołgiem. Witam was w kolejnej prawdziwej edycji Asów Pancernych, w których Bastek będzie wymiatał na artylerii. Tak, na artylerii, czyli na waszej ulubionej linii pojazdów w Łocie. A teraz wracamy do bitewki, bo bitewka naprawdę, słuchajcie, naprawdę, i nie kłamie, nie oszukuje, bitewka naprawdę jest piękna. M53 na 55, oczywiście topowe, oczywiście bastkowe, oczywiście najlepsze. Jak widzicie, Bastek ma polskie malowanie, Bastek ma już jedną baretkę i to o czymś świadczy. Bastek się w tańcu nie całuje i na tej bitewce, na tej potyczce widać to, słuchajcie, bardzo dobrze. Bastek zrobił tutaj tyle kilometrów, co ja robię lightem. Tak to wyszło, ale no strzały, placy naprawdę genialne. Borsuczek podjeżdża. Borsuczek jest pewny siebie, ale nie przewidział, że tutaj jest Bastek. Kto widział pocisk? Nikt go nie widział, bo właśnie Borsuczek dostał piękną pestkę na twarzyczkę, tylko płakać na jego miejscu. Wyjechał z poterek i podejrzewam z połowę HP już stracił. Jak dla mnie po prostu komedia. Komedia. Na początku będzie troszkę nudniejsza sytuacja, więc ja trochę tutaj przyspieszę. Powtórkę razy dwa. Bo Bastek przeładowuje. Ale Bastek... Ja jestem... Jak oglądam Bastka na Klegi, to jestem po prostu wiecznie w szoku, co on tutaj robi. Poszedł pocisk, no ale pewnie nie wejdzie. Bastek po prostu nie chciał czekać. A, bo tutaj jest fajniejszy, zobaczcie, cel. Tu jest cel, która się prosi o pesteczki, AMX-ik na ogrysku i super koń do ogłuszenia. No to piękna pesteczka, jeden frag. Jeden frag, a tych fragów będzie jeszcze dużo. Bo Bastek po prostu to Bastek w pełnej krasie, słuchajcie. Co wam będę więcej mówił? Patrzcie, sobie Batczacik ucieka. I Bastek zobaczył, że nie ma przestrzału. Ale zauważył, że prawa strona mapki jest otwarta. I co może w takiej sytuacji zrobić Bastek? Jedzie spotować. A oczywiście nie jedzie spotować, ale... ale po prostu no Bastek po prostu myśli, słuchajcie. Zobaczcie, Lassen wyjechał. Bastek pojechał pod czołgi przeciwnika tylko po to, żeby zdjąć tego Lassena. I po prostu Bastek jest artylerzystą. Genialny, no ta bitwa to pokazuje. Mamy już dwa fragi, 500 damage'a plus to, co zrobiliśmy wcześniej. I co robi Bastek? Szuka celów, nie stoi w miejscu jak paś, jakbym stał ja, tylko szuka miejsca, gdzie może zarobić, gdzie może zdobyć uszkodzenia. I to taka mobilna będzie bitwa. Mamy przeładowanie nie za długie, bo nie oszukujmy się, M53 na 55 nie ma takiego przeładowania, to 8 tier ma dłuższe. A Bastek po prostu obserwuje to, co dzieje się na planszy, cały czas aktywnie, efektywnie szuka celów. O, artyleria wroga, tak stoi, wypaziona i co się z nią stanie? Ciekawe. No oczywiście, że jest kontrowanie artylerii. Za to są dwa fragi, słuchajcie, od razu. Więcej damage'a, więcej prestiżu. Jest to coś super ekstra. I nie każdy to potrafi, nie każdy to potrafi. A Bastek jednak, widzicie, jak prawdziwy artylerzysta, ciągle obserwuje minimapę, patrzy, gdzie się pojawiają przeciwnicy i po prostu boi. No teraz mówię, Bastek jedzie spotować. No Bastek zjeżdża tam, gdzie jadą spotery. I naprawdę jest wielkim wzmocnieniem dla swojej drużyny. Zobaczcie, co to teraz się dzieje.
T30 wyjeżdża niszczareczka i co? I no, nawet Bastek nie patrzył. Bastek wiedział, że trafi. Uszkodzenie, gąska, ogłuszenie i T30 nie ma. Gdyby chociaż jeszcze dwóch, trzech zawodników w tej drużynie zajął tak jak Bastek, to wynik finalny byłby dużo lepszy. Ale i tak jest genialny. No mówię wam, Bastek jedzie spotować. No. Teraz zobaczył co Grilla. Grilla 15. Bardzo, bardzo, jak dobrze wiecie, groźna niszczareczka, która one-shotuje bardzo wiele pojazdów na swoim tierze. I tak się chowa, chowa przed tym naszym niszczycielem niemieckim, ale nie przewidziała tego, że Bastek jest w drużynie tutaj i to oznacza, że Bastek na artylerii robi po prostu Saigon. 4 kile. Grubo ponad 2000 demerza, bo pamiętajcie, że ten strzał w boks łuczka wszedł. I to na 200%, a teraz znowu. Zobaczcie, co tu się dzieje. Znowu podjeżdżają pojazdy na ułojenia. Nie wszystkie pestki wchodzą. Ta akurat nie wejdzie. Z tego, co pamiętam. No bo też się nie da, żeby wszystko wchodziło. Niestety to nie jest tak różowo. Ale pomoc wymierna. Ponad 1000 ogłuszenia z przyspieszenia przeciwnika i to też się liczy. To są tak naprawdę bardzo często bastka fragi, bo przeciwnik ogłuszony, przeciwnik, który nie ma celownika skupionego, jest bardzo łatwy, który wolniej jedzie. Teraz smutno, smutno, że ta niszczareczka i artyleria nasza tutaj zginie. Ten strzał też wiele zmienił, myślę, bo po prostu by się chciało, żeby wszedł, ale on przeleciał i to jest problem, tak? To jest problem, który wiele zmienił. Mamy odkryty bok i nasze Medziki, Progetto oraz Pantera są, przepraszam, w dużo gorszej pozycji, bo podjeżdżają pod górkę, pod przeciwników, którzy są ustawieni dobrze. No Bastek oczywiście szuka pozycji, szuka przestrzału, chce być wyżej, żeby móc w te czołgi przeciwnika łoić. No ale no niestety, artyleria wszystkiego nie zrobi. Czasem nawet dobrzy zawodnicy, o właśnie, Panterka już padła, stało Progetto. No Progetto to jest wiadomo, że to jest czołg. Że to jest czołg jeden z lepszych w grze. Boże, przepraszam was. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Projektorek na 100 HP. Przestrzał jest. Delikatny. Czy będzie fradżek? No i patrzcie. Tyle pocisków wchodziło. Taki w miarę prosty nie wszedł. No i byłby już jak pancerz zdjęty. A on przecież może bardzo namieszać. To jest groźny przeciwnik. S100, Eseta na ogrysku to jest bardzo groźny przeciwnik dla każdego pojazdu, bo jednak ten fear factor, to działo jest genialne. Czekamy na tego Chatilliona, ale no to jest ciężki taki strzał. Ale ciężki strzał, ale nie dla Bastka, tak? Ale nie dla Bastka. Progetto, no coś tam uszczeliło. Ale jest samo. W tej walce z Panterem po prostu straciło bardzo dużo życia. A tutaj mamy obiekt 140, bardzo groźny czołg. Mamy AMX-a. No ciężki czołg dla artylerii, jak nie podejdzie na blisko, to nie jest groźny. Ale i tak jest bardzo słabo. No obiekcik. Tutaj widać, że gracz już ma dwa fragi. Nie jest to jakiś paś jak ja. Progetto robi co może, idzie dookoła, spotuje, liczy na łód szczęścia, ale Bastek widzicie, no przeładowany jednak nie jest długi jak na 9 tier, ale trochę zajmuje. Zobaczcie, Bastek mógł tam celować w tego AMX-a, ale wiecie co zrobił, chciał pomóc Progetto.
Podejrzewam, że jakby walił po torze jazdy Wajmit, to by w niego trafił. Z Baską doświadczeniem byłby spokojnie strzał, ale Bastek uznał, że trzeba pomóc naszemu, trzeba pomóc Progetto. I niestety, niestety zostaliśmy sami. Uciekamy. Nie czekamy w miejscu, zmieniamy pozycję, żeby spróbować zaskoczyć naszych przeciwników. Niestety spotek z artylerii jest żaden, więc tak naprawdę Bastek będzie raczej liczył, że do niego podjadą, więc chowa się w takim miejscu, któremu mniej więcej da możliość. Niestety jest żarówka i to jest duży kłopot, bo przeciwnicy wiedzą, gdzie jesteśmy, nie do końca jest się gdzie ukrywać, ale jest plus. Tylko jeden sposób podjazdu przeciwnika pod tą pozycję, taki prosty. No i właśnie dlatego Baczatylion stracił życie. No i niestety nie starczy nam teraz czasu na przeładowanie. Jeszcze mam kilka sekund i obiekt, groźny obiekt, który zdobył cztery fragi, dobija nam naszego Basteczka, który, słuchajcie, w tej bitwie zrobił naprawdę, jak widać, kosmiczny wynik. Bastek, zobaczcie, 3700 damage'a, czyli tak naprawdę 1500 więcej niż miał pokazane. Blendziki wchodziły, to jednak jest doświadczenie. To jest prawie 83 000. 83 000 srebra zarobić na 9. tierze? Nie ma lipy, zobaczcie. Szczególnie, że ta bitwa wyszła na plus. Ciężko się zarabia artylerią, ale gra jak się jest Bastkiem, to nawet na artylerii można 40 000 być do przodu. Jeżeli chodzi o wynik drużynowy, no to widzicie, 600 gwiazdek. Najwięcej oczywiście w drużynie, najwięcej damage'a. Takie bitwy lubię. 3000 na artylerii. W przegranej bitwie 5 fragów. To jest idealne połączenie. Oby takich bitewek Bastuś było więcej. A ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się ciepło. Hej. Albo nie jutro, albo kiedy indziej. Pa, pa!